Jeśli murek się nie ślizga, należy go nawoskować. Do woskowania potrzebny jest wosk. Należy go starannie wcierać w powierzchnię murka. Bardzo starannie, bardzo, bardzo mocno starannie, żeby się ślizgało. No i się tak wciera. Tutaj elegancko. Żeby była równa powierzchnia, niczym lustro. Niczym luz. Niczym murek do jazdy na skorolce. Tak, bardzo równo. Szczególnie w tym miejscu. O, miejscu, w którym skakujesz. O. Jeśli w tym miejscu nie nawoskujesz murka i skoczysz, to pierdolniesz na ryj. O, tutaj bardzo dokładnie, tak, bardzo ładnie, bardzo, bardzo ładnie trzeba to robić, bardzo ładnie wyszło. Dobry syn jesteś, Misza, no wiem, wiem, że jestem dobry, nie ma sprawy. No, dobrze. I w momencie, kiedy nawoskujesz górną powierzchnię murka, musisz nawoskować również boczną powierzchnię, bo po niej właśnie kółka się ślizgają. Jakby nie mówić, ci ślizgają, wiadomo o co chodzi. Przynajmniej ja wiem. Ja to woskuję, więc ważne, że ja wiem. O kurwa, mi się wyjęło. Po tak zajebistym nawoskowaniem murków można się stąpić do jazdy na deskorolce po owym murku. Tak jest. Dziękuję, do widzenia.